Powiem ci, że mało rzeczy jest przyjemniejszych, jak rano zadzwonić do pięknej kobiety i ją po prostu obudzić. Ale zajętej niestety. Dzyn, 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 dzyn. Asia, wstawaj, wstawaj, budzimy cię, wstawaj, nie ma spania. Teraz już praktycznie rzeczywiście otworzyłam oczy, ale bardzo późno spać poszłam, bo czytałam książkę i taka jestem półprzytomna. Ale opłacało się, znaczy książka dobra i skończyłaś? Nie skończyłam, bo stwierdziłam, że muszę po prostu położyć się, bo później jutro jest dla mnie bardzo ważny dzień i dlatego... No właśnie, tak. No właśnie, właśnie. Odłożyć książkę, a skończę w ciągu dnia tą książkę. A się mamy właśnie w sprawie tego, co się tak będzie działo za chwilę. Będzie impreza? Będzie impreza. Będzie zabawa? Będzie zabawa. I będą tańce? Będą. Na stole? Tego nie wiem. No, to się okaże. Może do tego dojść. Asia, dzwonimy do ciebie, żeby złożyć ci życzenia. To ładne życzenia, to ja przeczytaj, proszę. Bo ptaszki wesoło śpiewają i ćwierkają, że jutro ślub, świat do życia się budzi, bo za mąż wychodzi. Tak, i Asia idzie, i Krzysio wychodzi. Najlepsze wychodzi. Ja wychodzę za mąż. Tak. A on się z tobą żeni. Szczęściarz tak. Jeden. No ja się też bardzo cieszę, nie ukrywam. A się ściskamy cię z tej okazji bardzo, bardzo mocno. Najlepsze życzenia przekazujemy ci również od Marty i Roberta. Najlepsze, najserdeczniejsze. Bardzo dziękuję, naprawdę. A kto to jest Marta i Robert? Moja przyjaciółka, z którą kiedyś dawno temu poznałyśmy się w pracy i od lat się przyjaźnimy i jest mi bardzo miło, zaskoczyła mnie. Jestem przekonana, że również się pojawi na waszym ślubie. No naprawdę, jestem bardzo szczęśliwa. Ja mam takie pytanko jeszcze, a Marta, Robert, to jest małżeństwo? To jest też narzeczeństwo. A właśnie, bo dla was to już raczej... Dla was to już jest za późno. Za późno, bo jutro jest ten ślub. Tak. Ale Marta i Robert mogą wziąć udział przecież w naszym konkursie, gdzie do wygrania na oprawę ślubną jest ponad 23 tysiące złotych. O! Cudownie. Ja bym bardzo chciała, bo chciałabym, żeby wreszcie się pobrali. O. Zawsze sobie marzyli o tym, żeby mieć bardzo ładne wesele. No to macie temat do rozmowy. Tak, naprawdę. Szczegóły na parada.fm. A ty możesz tak powiedzieć. Dziękuję. Ty możesz tak powiedzieć między nami, bo już masz doświadczenie, już masz wszystko zapięte na ostatni guzik, prawda? Wszystko na ostatni guzik. 23 tysiące to jest co z tym zrobić, prawda? Da się Jezus załatwić. Maria, to jest coś pięknego. No. Ja bym była szczęśliwa. No, ale oni by byli jeszcze bardziej też szczęśliwi. No dobra, to przekazujemy tę informację wszystkim znajomym, którzy właśnie się zakochali i zamierzają wziąć ślub, ale przede wszystkim twoim znajomym, czyli Marcie i Robertowi, że mogą, ciągle mogą, wystarczy wejść na naszą stronę parada.fm. A tobie życzymy wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia. Niech jutro będzie najpiękniejszy dzień twojego. Dziękuję ślicznie państwu, naprawdę, naprawdę bardzo dziękuję za te życzenia. No i oczywiście cieszę się z tego telefonu, chociaż jestem, byłam półprzytomna. Trzymaj się, buziaki. Cieszy mnie to wszystko bardzo, 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 bardzo. Naprawdę, serdecznie państwu dziękuję i serdecznie wszystkich z państwa pozdrawiam i Rada Parada i również moich wszystkich znajomych i rodzinę. Bardzo, bardzo dziękuję. Radio Parada 93 FM.